poczynając od tych najstarszych, którzy będą stanowili trzon trzecioligowej w sumie drużyny, to są roczniki 2005 i 2006, to w tej chwili jest nasz najstarszy rocznik i automatycznie będą to chłopcy, którzy będą się też ogrywali w trzeciej lidze. Myślę, że już mogę zdradzić, ponieważ mamy już jakby pewne uzgodnienia, zarówno pod względem juniorskim, jak i trzecioligowym, pod względem wyszkolenia będzie się nim zajmował Grzegorz Kukiełka, z czego się bardzo cieszymy, zresztą on też jest bardzo zadowolony, myślę, jest to dla niego jakieś tam wyzwanie, dla chłopców myślę, że jest to również bardzo inspirujące. Zawodnik z takim doświadczeniem będzie się dzielił z nimi swoim wiedzą, swoim doświadczeniem, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Patrząc już później w dół, mamy następnie rocznik 2008 i 2007, ponieważ będzie to jakby łączony rocznik. Rocznik 2009 trenera Tomasza Górskiego, tamten wcześniejszy Michała Świckiego. W tej chwili mamy rocznik 2010, tutaj już trener Sobczak obejmuje. 2011 praktycznie już częściowo mamy, ale od września już rusza w ramach projektu wspólnego ze szkołą podstawową numer 1, gdzie mamy tam klasę czwartą o rozszerzonym tym profilu koszykarskim i to będzie naszą bazą do rocznika 2011 od września i od września już będziemy budować również 2012 w ramach naszej klasycznej basketmanii. Dla tego rocznika będziemy przewidywać turniej wrześniowy, gdzie będzie to nabór do rocznika 2012. No mamy oczywiście dwa projekty takie sztandarowe, czyli Kosm i Smok. W Smoku jestem bezpośrednio zaangażowany, więc jakby to jest ten też pierwszy nabór dla nas. Dzieci z różnych szkół, również dziewczynki, mają już swój własny w szkole podstawowej numer 1. Już od ponad roku tam ćwiczymy i będziemy powolutku już zacieśniać ten temat. Myślę, że od września ruszy już grupa naborowa, ponieważ no naprawdę jest sporo tych dziewczynek, z czego się bardzo cieszę. Ale również dzieci od klas 1-5, chłopcy, również mają swoje zajęcia, czy to na zwycięzców, czy w szkole podstawowej numer 8. Także to też jest takie to pierwsze sito tych wszystkich chętnych. Można sobie przyjść, zajęcia są bezpłatne, zobaczyć na czym polega ten basket, troszkę się poruszać. Nie są to takie stricte do końca koszykarskie treningi, bardziej ogólnorozwojowe. Oczywiście tak jest wszędzie kontakt, czyli bezpośrednio do kierownika, tutaj do pana Tomasza Sobczaka. Te wszystkie numery, które podajemy na stronach lub bezpośrednio do trenerów. Ja zawsze zachęcam do korzystania z mediów społecznościowych. Facebook jest dzisiaj takim sztandarowym naszym kontaktem zarówno z rodzicami, z zawodnikami. Wszystkie grupy mają swoje grupy facebookowe, także można bezpośrednio nawiązać. Albo w sposób też najprostszy, zapraszam tutaj, codziennie odbywają się treningi w godzinach popołudniowych, tutaj w naszej twierdzy.